Hej, siemanko moi mili, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Jesteśmy od razu po poprzednim odcinku. No i teraz tak, spójrzmy na mapkę. Idziemy w tę stronę, aby rozwalić kolejnego z wodzów gryzojada, który nie ma żadnego przybocznego koło siebie. Tak więc po drodze tutaj mamy w sumie informację, którą, no dobra, zbierzmy sobie. Proszę bardzo, za dużo ich tutaj jest, a ja nie mam żadnej strzały. I proszę bardzo, mamy jeszcze... A tego! Wyżerkę! O kurwa. Dobra, spoko. Zajebisty początek ogólnie odcinka, ale wiecie co? Ja potrzebuję strzały. Czyli kurde, gdzie ja je teraz dostanę? No tutaj chyba nie ma, nie? Na tych wieżach strzał. Nie ma, nie. Okej. Spróbujmy go zabić z ukrycia. Odporny jest na to. No to dobra, rozpoczynamy walkę z bardzo fajną ilością tutaj uruchów. I z jednym z kapitanów. I to naprawdę ciężkim kapitanem. Proszę bardzo, ależ berserker tutaj. Dobrze, że go rozwaliliśmy. I mamy wiadomość. Myślałem, że to kolejne trofeum. Proszę bardzo, 19. Okej, naładujmy może teraz rekordzik. Ajajaj, kurde. Okej. Proszę bardzo, całkiem fajnie mi tutaj idzie. Jeszcze nie dostałem. No dobra, może raz czy dwa. Dawaj, damy radę. I egzekucja. Pięknie. Doskonale, 19. Dobra. Dawaj go w plecy, ależ zebrałem. Kurde. Pasowałoby też jednego może wyssać, dzięki temu bym dostał kilka... Ajajaj, podwójny blok tutaj miał być, kurde, bo chciałem właśnie... Dobra, wiecie co? Spadam, żeby... Tutaj mamy... Kurwa. Ale dam radę wstać, bo to jest pierwszy raz. I kółeczko. Dobra. Ale teraz, po odnowienie życia oraz po strzały. Dobra, udało się odnowić życie i teraz strzały mamy gdzieś tutaj w pobliżu. Wyjdźmy sobie. Dobra, gdzie te strzały są? Tutaj. Pięknie. Dobra, teraz można się pozbyć kilku przeciwników, ale ja bym strzelców się pozbył z miłą chęcią. Dobrze. A czy ten może zostać zraniony strzałą? Chyba nie. Nie. No i dobra. I jeszcze zabójstwo tutaj. Czy mogę stąd teraz zeskoczyć i zabić? Jednego z was? Chyba nie. No nic, dobra. To atak. Kolejny atak. Oczywiście kapitan tutaj bardzo rzadko atakuje. Ale jak już to robi, to bardzo dobrze. Dawaj, wykończ go egzekucją. Chciałem, kurde, tego starczą, bo oni są naprawdę przejebani. I to jeszcze dwóch tutaj jest. Dawaj, wykończymy go. Chociaż jednego. Dobrze, i egzekucja. Ależ, zajebiście. Egzekucja. Dobrze jest. I egzekucja. Pięknie, i w gościa starczą. 26. Pięknie. Zajebiście, 28. Ach, kurde, zamiast X naciskałem trójkąt. Ale coraz mniej ich tutaj się robi. Ale ja jeszcze bym troszkę strzał poprosił. Tutaj są. Ale jak ja mam tam wyjść teraz? Gdzie one są? Gdzie są strzały? Kurwa, jakoś ich nie widzę, no. O, do chuja, dobra. O kurwa, to koniec padnę. Jest! Ale grubo.
Dobra, rozwaliliśmy go, ale ja bym chciał stąd spadać. Ale grubo, nie no, tutaj fart jak chuj. Przy tej tutaj okazji. Dobra, wiecie co, może tego uda mi się złapać, jak tak tutaj pierwszy wygnałeś, to dawaj, wyssam cię. Pięknie, dobra, i kilka strzał nam to dało oraz całe skupienie. A co, oni uciekają? Czy co się stało? A, on poszedł pewnie po więcej, kurwa. Po więcej swoich, albo po prostu mnie zgubił, nie wiem. Kurwa, za dużo ich tam, nie, odpuścimy sobie go. To i tak był fart, że za drugim razem tutaj wstałem. Tak więc dobra. Odpuśćmy sobie i idziemy. Idziemy dalej. No ale zajebisty początek odcinka ogólnie, bardzo mi się to podobało. Dobrze. Aha, niedaleko właśnie mamy odnowienie życia. Ach, chuj tam. I tak prawie to życie odnowione. Okej, czyli w którą stronę my mieliśmy się udać? Właśnie, najpierw zrobić tą misję poboczną, jeśli chodzi o strzelanie z łuku. To więc zobaczmy, co to będzie za wyzwanie. Przy okazji mamy tutaj właśnie... Mamy szansę na informację. Albo nie. Nie rozwalaj go. Złap. I wyssiemy. Kurde, nie dam rady. Jeden musi zostać. A tutaj proszę bardzo, więcej ich się nagle zrobiło i to ile? Myślałem, że tylko dwóch, a tu proszę bardzo. Ale nie ma tutaj problemu. Egzekucja. Dobra, tego złapiemy. Kurde, nie zdążyłem, no. Okej. Ale tam jeszcze, kurde, jeszcze więcej ich biegnie, no. Dobra, egzekucja. Dawaj mu egzekucję, nie da rady. Okej, ten już został na bank sam, tak więc tego wyssiemy. Okej. Ależ! Co to za egzekucja, proszę bardzo. No ale wydaje mi się, że w sumie jak zaczniemy tą misję... To i tak automatycznie chyba właśnie mamy całe skupienie. Dobra. Strzały z bliskiej odległości, tak? Mam ich rozwalić. I ukończ w ciągu jednej minuty. A jaka to jest bliska odległość? Aha. Z jakiejś w chuj bliskiej odległości. I ukończ w ciągu minuty, no to mi się to teraz chyba na bank nie uda. Schowaj się, schowaj się! Kurwa, ile ich tu biegnie. No ale dobra, to będzie bliska odległość na bank. Proszę bardzo, jeden padł. Aha, i łeb mu wybuchł. Drugi, okej, okay, mamy już dwóch. Ale bez skupienia. Wezmę sobie elfie strzały. Dobra, jest trzeci. 17 sekund. 17 sekund zostało. Kurde. Co ja odpierdalam? Dobra, mam skupienie, mam elfie strzały i to będzie... Właśnie. I 3 sekundy, ale się zmieszczę. Proszę bardzo, jest. Cel dodatkowy również wykonany. No i git, elegancko. No a zresztą tutaj dla treningu możemy się pobić. Okej, okay, udało się kolejną misję wykonać. Bardzo dobrze. Strach przed Karagorami mamy tutaj. Aha, gdzie on to jest? Gdzieś daleko stąd i tak. Po prostu po drodze spotkał Karagora i się wystraszył. Dobrze, a tamten uciekł właśnie. Czy to mu da więcej potęgi? Chyba da. Coś mi się wydaje. Tutaj jeszcze mamy informatora, którego chciałbym użyć. Dobra, mam jeszcze dwie strzały.
Dobra. Dobra. O kurwa. Dobra, pomóżmy może rozwalić tego Karagora teraz. Bo może być niebezpiecznie. Nie mam strzał w ogóle. Dobra, dawaj tego Karagora. Dawaj go. Damy radę. Dobra, już po nim. No i dawaj, złapiemy go. I dawaj mi tutaj jakieś porządne informacje. Zdążymy? Nie zdążyłem, kurwa. Co ty gadasz? Dobra, spadamy stąd. Spadamy jak najszybciej. Chociaż w sumie strzały są do wzięcia. Ale gdzie? Dobra, nie widzę strzał, okej, spadamy. Tak więc idziemy teraz w kierunku właśnie tutaj tego Idhildinu, aby go zebrać po drodze. Ja tutaj miałem wodza zabić, a z tego co na razie się dzieje, to walczymy. No ale tak się dzieje właśnie w Mordorze. Jak widzicie, mamy obraną trasę, a mimo tego... I tak cała przygoda przedstawia się inaczej niż zamierzaliśmy. Tak więc tutaj można sobie planować, ale nic z tych planów najprawdopodobniej nie wyjdzie. Dobra, gdzie jest ten Idhildin? Mamy niżej. Proszę bardzo, pan na koniu? Nie, tak mi się wydawało. Pan wydający rozkazy to jest 13. Już Idhildinów mamy załatwionych i proszę bardzo, tylko jedna misja poboczna i południowa przełęcz Udonu będzie zakończona. Dobra, sporo przeciwników w sumie przed nami, a misja też przed nami. No nic, dobra, trzeba cisnąć. Dobra, dawaj. Proszę bardzo, właśnie trzeba tych nowych umiejętności wykorzystywać, tego wyssamy. Elfie strzały się przydadzą. Na razie i tutaj daj mi informację, kolego. No, daj informację, ziomek. Rozmawiaj. Okej, o kim ty mi możesz coś powiedzieć? Ten, aha, bo to jest szczurnik. No to szczurnik to tam chuj, o tym wszystko wiemy, o tym w sumie też. No to... Dobra, o tym panie. Krak Blazun. Okej, to w sumie już tak nie za bardzo będziemy zwracać uwagi na informacje leżące nieopodal. Tutaj mamy fajkowe ziele, proszę bardzo. Mieliśmy właśnie też robić i strzelać do latających stworzeń właśnie, tak więc fajkowe ziele już jest zrobione. Teraz tylko ten lotrond jest, widzę tam coś. Kurwa. Kurwa mać. Nie trafiłem, co ty gadasz? Ale lipa, ale ze mnie strzelec wyborowy, no. Niech to chuj strzeli. Okej, gdzie ta misja? W sumie po drodze mamy tutaj jeszcze artefakt, który na pewno zbierzemy. Dobra, gdzie ten artefakt? Co się tutaj dzieje? Spróbujmy może przejść tędy. Okej, tutaj gdzieś będzie chyba. Tak jest. Doskonale, tak więc procenty wzrosną. Pamiętacie, w poprzednim odcinku kończąc mieliśmy 24%. To zobaczymy, ile uda się w tym odcinku procent zdobyć. No proszę bardzo, wschodni garnizon już jest załatwiony. Trzeba jeszcze tutaj tylko wodza zrobić i będzie dobrze. Okej. Wysać w tym celu jego zapasy grogu. Okej, nie ma problemu. Ale nie mam strzał, kurwa. A nie, mam wszystkie, okej. Wysać w powietrze zapasy grogu, a tutaj można wywołać zamieszanie. Najpierw może strzelmy sobie tu. O, tam mamy z grogiem. Proszę bardzo. Mamy kolejne trofeum. Tam mamy jeszcze... Dobra, tutaj jest. Boom, ależ pięknie. 76 stóp stąd, no to powinno... O, jest.
Boom! Leżeć! I ostatnie 105, stąd widać już, ok. Proszę bardzo. I Maku Gryzoja dotarł na miejsce. Proszę bardzo, jest to strzelec. Na pewno nie będzie łatwo. Jakie on ma słabe strony, chciałbym się dowiedzieć. Gryzojat. Ranią go techniki bojowe oraz ranią go wybuchy, ok. Tutaj cały zapas grogu już poszedł. Aha, wszyscy, proszę bardzo. Wszyscy są przestraszeni, no to mamy tutaj sam na sam z gryzojadem, tak więc dobrze. No dobra, dawaj go. On jest strzelcem, tak więc tutaj nie powinien być zbyt dobry. Czy ja mam strzały? Mam, tak więc pozbędziemy się tutaj kapusia. Kurwa. Dobra. Pięknie, kolejna egzekucja. Nie damy się, zaraz tutaj kolejny wódz padnie. Dawaj jeszcze mu egzekucję, nie da rady. Co jest nieuczciwe? A jest, proszę bardzo. Zajebiście, pokonany kolejny z wodzów. I proszę bardzo, dzieli rządź kolejne trofeum, ależ zajebiście, no. Okej, okay, potęga plus 70. Poziom 13, plus 2 za wodza, plus 1 za wiedzę o słabościach. Okej, okay, to jest łuk. Dlaczego ja dostałem tutaj z... Kurwa, do łuku. 38% skupienia po każdym mrocznym ciosie. A co to jest mroczny cios, kurwa? Łuk, miecz. Aha, tutaj mamy nową runę na miecz. Okej. Okay. A nawet dwie nowe runy. Znaczy miejsce na te runy. Tak więc dobra, weźmy sobie wszystkie teraz. Jak mamy te miejsca, trzeba je zużyć. Ulepszenia. Czym jest, kurwa, ten mroczny cios? Upiorny błysk. Jest, mroczny cios. Za dwie elfie strzały możesz przenieść się do wybranego wroga i go powalić, proszę bardzo. Ale to jeszcze musimy wypełnić misje główne, by to odblokować. Okej. Okay. Spoczko. Dobra, i tutaj mamy ten... tą roślinę. Gdzie to jest? Gdzie ona jest? Proszę bardzo. I będzie wyzwanie łowieckie. Szkoła przetrwania. Tak, szkoła przetrwania. Szkoła przetrwania numer 2. Nowe wyzwanie, Rement Hondont, czerwony oraz niebieski Azuradan po 2 i nagroda plus 105 mirianów. Znakomicie. Dobra, tutaj mamy całkiem sporo strzał w tym miejscu, tak więc może nie byłoby głupim pomysłem sobie ich po prostu wziąć. Znaczy je, kurwa, te strzały. Dobra, to chyba tutaj na wieży będzie. Tak jest. Elfie strzały są, ale jeszcze jedne. Pewnie jeszcze wyżej. No, przejdź tu w bok, kurwa. Dobra, są elfie strzały. Okej, teraz co zrobimy sobie? W sumie tutaj już nic więcej do roboty nie ma w tym miejscu. Kolejnym w sumie, dobra, zaznaczmy sobie kolejnego naszego wroga. Czyli co, jeszcze dwóch wodzów muszę rozwalić, tak? Okej, okay, to oni mają po jednym, czyli który jest bliżej? Czy ten? Czy ten? Dobra. Ten. Zbieracz gnatów, oznaczmy go sobie za cel. No i dobra, spróbujmy go rozwalić w tym odcinku. Tak więc zobaczmy sobie jeszcze na mapie, gdzie on się znajduje. Tutaj, tak? W tym miejscu. Przy okazji mamy również vendetę za Lukiego. PL. Spróbujemy cię pomścić również. Aha, możemy tam sobie szybką podróż zrobić, tak więc dobra. Szybka podróż. Szybka podróż jest w sumie... Nic ogólnie nie kosztuje.
Nic się również nie zmienia w armii Saurona po szybkiej podróży, tak więc wszystko jak najbardziej w porządku. Okej, tak więc Luki, znów cię pomszczę. Chyba drugi raz, nie? No dobra, zróbmy sobie, to zawsze jest jakaś potęga. Dobra, i co tutaj, sam na sam mamy z nim, tak, czy nie? A nie, zajrzyj do świ... A, i pełzak, no i ten sam w sumie, co mnie zabił, to ciebie również. Ziomek. Dobra, no to gdzieś on tutaj ma być, tak? Tam? Czyżby to był on? Tak jest. Strach przed muchami, strach przed karagorami, strach przed ogniem, strach przed gulami oraz przed graugrami. Dobra, czyli najlepiej byłoby do niego się dobrać na Karagorze, no ale tutaj za bardzo go nie ma w pobliżu. Tak więc dobra, rozwalimy go normalnie w uczciwej walce, męskiej walce, jeden na jednego, znaczy no oczywiście on będzie miał również swoich przybocznych, ale ja mam naładowany łuk. Proszę bardzo, oraz bardzo fajną umiejętność. Dobra, i zostałeś sam. Czy będę miał dalej to combo i 8 naładowanych ciosów? Powinienem mieć, ej. Bo to, no bo i mam, dobrze, bo to nie moja wina, że akurat w tym momencie wyszedł tutaj kapitan. No i dobrze, zaraz się go pozbędziemy, tak więc Luki, pomszczę cię, a przy okazji po raz drugi zabijemy tego kapitana. A ten się wycofuje, ale nie damy mu się wycofać. Czy ja mogę go zranić? Niewrażliwy jest na ataki z dystansu, no to go gonimy. Dawaj. Dawaj za nim w takim razie. Co ty gadasz? Dawaj, dawaj, kurwa. Co ty gadasz? Misja zakończona porażką, cel uciekł. Ale lipa. Chujowo na maksa. No to nic, co my mieliśmy zrobić? Aha, dotrzeć tutaj i poszukać zbieracza gnatów. No okej. Dobra, może rozprawmy się z tymi, którzy mnie gonią. Kurde. Okej. Jeszcze jeden niby jest, ale zaraz się go pozbędziemy. Nie był tak daleko w sumie, nie wiem czy to jest uczciwe postawienie sprawy, że on mi uciekł. Kurwa, dobra, spadam stąd. Kolejna wendeta odblokowała się. Dobra, mam nadzieję, że mnie nie widzą, nie widzą, nie? No to szukamy tego zbieracza gnatów. Gdzie on tutaj będzie? O, jest tam. To jest Borgu Pacan. A tutaj jest drugi. No właśnie, zbierać gnatów, wrażliwy na ataki z dystansu. A czy ja mam... Nie mam strzał. Kurwa, ale szkoda, bym go rozwalił tutaj jednym strzałem, no. Kurwa mać. Dobra, już nie chcę tego zaznaczenia. Co ja mam zrobić? Tam informacje, to wydaje mi się, że tutaj może gdzieś za nami na jakiejś wieży będą strzały. Albo tutaj, bardzo by było fajnie w sumie. Dobra, jest zabójstwo z ukrycia, ale nie ma tutaj strzał. Kurde, mogłem z niego wyssać strzały, no. O, tu jest jeden, proszę bardzo, damy radę. Kurde. A widzą mnie już wszyscy, kurwa. Dobra, to zostawimy sobie jednego i na nim nabijemy strzały.
Proszę bardzo, jakie tutaj taktyki trzeba robić, żeby rozwalić kapitanów, widzicie? To nie jest taka gra, że tylko trzeba się napierdalać. Czasami trzeba pomyśleć, ale czasami. Kurde, no. Ci z tymi tarczami są naprawdę przejebanymi przeciwnikami, kurwa, wam mówię. I egzekucja, pięknie, akurat chciałem na tego, doskonale. Dobra. Egzekucja, a z ciebie wyssamy życie. Dobra. Okej. Czy ja go stąd mogę rozwalić? Jasne. Proszę bardzo. Zbieracz gnatów, do widzenia. Zobaczmy jeszcze raport bitewny, bo to zawsze fajnie wygląda. Pięknie zginął. I teraz możemy już bezkarnie wziąć się za Konowała, który ranią go ataki z dystansu, proszę bardzo, oraz ranią go techniki bojowe. Ma zatrutą broń. A czy tutaj jest ten drugi również kapitan? Bystre oko, no to zobaczmy sobie, o co tam chodzi. Uzyskuje 30% skupienia po zabiciu wroga strzałem z łuku z ukrycia. No dobra, niech będzie. Okej, aha, mam 3 zabitych wodzów na 4, czyli proszę bardzo, nie muszę jeszcze 2, tylko wystarczy 1. No to zajebiście. Zajebiście, ale dobra, myślę, że to by było tyle w tym odcinku. Tutaj mamy jeszcze Idhildin, tak więc sobie go zbierzmy. Gdzie on jest? Chyba wyżej. Zdecydowanie wyżej i chyba jeszcze nawet po drugiej stronie zaraz się ukaże. A nie, jest. Jest na szczycie. Okej, podnieśmy. Idhildin numer 14. No jeszcze 2 i będzie połowa za nami. No i w sumie dobra, mamy tutaj jeszcze jedną z zadań pobocznych. No dawaj. Spróbujmy sobie ją wykonać. Czyli znowu tutaj chodzi o niewolników, musimy ich po prostu uwolnić. No dobra, dobra. 5, proszę bardzo. I 5... A nie, 3 niewolników, ale 5 uruków z ukrycia. Czyli w sumie tak samo jak poprzednia ta misja. Dobra, pierwszy. Boom. Tam mamy ognisko. I w sumie dobra. Jeb. Okej, pierwszy niewolnik. Dobra, drugiego widzę tam. Aha, bo... Dobra, idzie zobaczyć, co się stało z kolegami. Ha, nie zdążyłeś nic powiedzieć, stary. Jestem zbyt szybki na ciebie. A tutaj ile ich jest? Dobra, ten się znęca tutaj. A, w 2 ich jest. Okej. Dobra, tego tam zwabiliśmy. Tego może zwabmy teraz do nas. Okej, okay, ten został... A ten mnie widzi! Ciekawe skąd, kurwa, mnie zauważył. Dobra, jest 3. Dobra. Tu mnie widzą, kurwa. No dobra, poradzimy sobie z nimi, normalnie. I egzekucja. Tak jest. No ale trochę szkoda, bo już nie będę mógł ich zabić z ukrycia. Kurde, przydałaby się jeszcze jakieś ognisko tutaj. Nie, nic tutaj nie ma. No nic, dobra, mam jeszcze trochę strzał. Proszę bardzo. I tutaj jest strzelec. Tak jest. Leżysz. Leżysz i kwiczysz. Pięknie. No i niedużo ich zostało. Ile? 3? 3? Tak jest.
I tutaj jeszcze jest ten kapitan, ta? Czy nie? Czy to nie on? Tak jest! Proszę bardzo, zbieracz gnatów. Ale to jeszcze raz dostał, to on co się na... Zmartwychwstał, czy co? O co chodzi, bo kurwa... Ej, dwa razy go zabiłem. Złamana wola tym razem. Dobra, wiem, że je można sprzedawać. 36% szans na odzyskanie 4 elfich strzał za każde wyssanie. No to nie. Dobra, to je posprzedajmy teraz. Tak, akceptuj. Tak. To też. Dobra, to sobie zostawimy. Nie, mroczny cios w sumie, dobra. Okej. Okay. Ulepszenia. Uzbrojenia i runy. Dobra, to było to. Ulepszenia. Jeszcze 343 potęgi, ale atrybuty możemy właśnie wykupić sobie ostatnią tutaj, ostatnie miejsce na runę na mieczu. I teraz wystarczy uzbierać 2500 mirianów, aby odblokować burzę Urfaela, która naprawdę, kurwa, poprawi tą postać i to naprawdę w chuj. Okej, to by było w sumie wszystko w tym odcinku. Ale zróbmy może to zadanie do końca, uwolnijmy tych niewolników. No nie uda się celu dodatkowego tutaj zrobić, ale dobra. Co to tam za wybuchy były? A, proszę bardzo, jest ich tutaj jeszcze dwóch, to może się uda. Dobra, dawaj go z ukrycia, pięknie. I tam jest jeszcze jeden gdzieś. I tutaj. Dobra, ten w sumie bliżej. Dobra. Proszę bardzo, tak to się robi. I cel dodatkowy osiągnięty. Tak więc uwolnimy jeszcze tego ostatniego niewolnika i kończymy. Zobaczymy jeszcze ile procent gry mamy. I to będzie idealny czas na koniec. Ok, 400 punktów doświadczenia i 175 mirianów. I znowu, zobaczcie, znowu on. Czy to on, czy to nie on? A nie, Borgu Pacan. No dobra, rozwalmy go. Dobra. O kurwa. Okej, ale on chyba nie jest... podatny na ataki? Nie, no jest. Dawaj mu egzekucję, kurwa. Kurwa, nie no, dobry jest. Jeszcze zginiemy tutaj na koniec odcinka, no. Dawaj ich. Pięknie, pięknie i... doskonale, egzekucja na kapitanie. Bo to nie jest wódz, to jest tylko kapitan, ale i tak bardzo dobrze będzie go rozwalić. Coraz więcej ich tutaj, co ty gadasz? Dobra, jak najszybciej trzeba będzie się kapitana pozbyć w takim razie. Dobra, egzekucja na nim, dawaj, pięknie. Kurwa, jeszcze dostałem. Ajajaj, jeszcze zatruł mnie. O jebany. Dobra, trzeba wstać. Dobra, to pierwszy raz to jeszcze będzie bez problemu. Zatruty znowu. I znowu padnę. Proszę bardzo. Ach. No i koniec, no i zginąłem jeszcze. No nic, trudno. Borgu Pacan zabił mnie. No to postaramy się go również zabić. Potęga zwiększona, a to jest, był i tak kapitanem. Pojedynek miał z jakimś tutaj ziomkiem, spoko. Zabity. Odniósł sukces, awans jeszcze. Mamy kolejny pojedynek. Krukol z Kańczukiem, ten zbiegł. Dobra, co jeszcze? Polowanie na bestie udało się, potęga zwiększona. Ta zasadzka, potęga zwiększona. Co jeszcze? Kurwa, awansował, proszę bardzo. No i tak, jeszcze ktoś na kapitana musiał awansować. Nieznany kapitan awansował sobie. Dobra. No tutaj całkiem sporo rzeczy się przytrafiło.
Ale teraz, na szczęście Konowal nie dostał tutaj żadnego przybocznego, tak więc nim zajmiemy się w odcinku następnym i wykonamy jedną z misji głównych. Proszę bardzo, ile tutaj to nam zajęło, tak więc to będzie wódz czwarty. Okej, to by było wszystko w tym odcinku, myślę, tak więc dzięki bardzo za oglądanie. No i widzimy się kolejnym razem w świecie Shadow of Mordor. Trzymajcie się ciepło. Siemano!